Człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś, ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Werset trzeci. Miejsce to jest szczególnie interesujące ze względu na to, że jest pierwszym fragmentem z piątej księgi Mojżeszowej, na który Pan powołał się podczas swojej walki z przeciwnikiem w pustyni. Dlaczego odpierając jego ataki, Pan Jezus czerpał właśnie z tej księgi? Ponieważ księga ta bardziej niż którakolwiek inna pasowała do ówczesnego stanu Izraela. Izrael zawiódł i właśnie ten fakt od pierwszej strony piątej księgi Mojżeszowej po sam jej koniec ma decydujący wpływ na jej treść. Jednak chociaż naród jako całość sprzeniewierzył się swojej odpowiedzialności, droga posłuszeństwa była jasna dla każdego wiernego Izraelity. Przywilejem i obowiązkiem każdego, kto miłował Boga, było nieustanne trzymanie się Jego słowa we wszystkich okolicznościach i na każdym miejscu. Nasz Pan okazał bezprzykładną i doskonałą wierność w odniesieniu do stanowiska, jakie posiadał Izrael Boży. Izrael według ciała zawiódł w najsmutniejszy sposób i utracił prawo do wszystkich błogosławień, zaś on sam przebywał w pustyni jako prawdziwy Izrael Boży, by stawić czoła wrogowi bezpośrednio w autorytecie Słowa Bożego. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód i rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Łukasza, 4 rozdział, 1-4 wersetu. Ale każdym słowem Bożym, dodaje Biblia Gdańska. Miejsce to dostarcza nam dość materiału do owocnych przemyśleń. Doskonały człowiek, prawdziwy Izrael w pustyni, otoczony dzikimi zwierzętami, poszcząc przebywa 40 dni w obecności wielkiego przeciwnika Boga, człowieka i Izraela. W przypadku drugiego człowieka wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż u pierwszego. Adam otoczony był radością i pięknem Edenu. Jezus zaś samotny i głodny przebywał w pustyni. Był tam dla Boga, ale Bogu niech będzie chwała, także i dla człowieka, by pokazać mu, jak ma żyć i odpierać ataki wroga. Nie zapominajmy o tym, że Pan stał tutaj przed wrogiem nie jako Bóg, lecz jako człowiek. To prawda, że był Bogiem, ale gdyby w takim charakterze stanął naprzeciw diabła, nie mógłby być dla nas przykładem. Potwierdziłby jedynie oczywistą prawdę, że Bóg był w stanie pobić istotę stworzoną i zmusić ją do ucieczki. Ale widok tego, który pod każdym względem, za wyjątkiem grzechu, był jak każdy inny człowiek i miał udział we wszystkich ludzkich okolicznościach. W słabości i głodzie, otoczony konsekwencjami upadku człowieka, a mimo to odniósł triumf nad straszliwym wrogiem. Daje nam pociechę, moc, poczepienie i zachętę. W jaki sposób Pan odniósł zwycięstwo? Człowiek Chrystus Jezus pokonał wroga po prostu przez Słowo Boże. Nie jako wszechmocny Bóg, lecz jako pokorny, zależny i posłuszny człowiek. Tak. Człowiek znalazł się w obecności diabła i pobił go doszczętnie nie przez objawienie Bożej mocy, nie przy użyciu ludzkiej broni, lecz za pomocą Słowa Bożego, które mieszkało w jego sercu i było na jego ustach. Zauważmy, że Pan nie wdawał się w spór z szatanem, nie odwoływał się też do faktów związanych z jego osobą i które temu wrogowi były dobrze znane.
Gdyby tak uczynił, nie zostawiłby dla nas w tym przypadku, nie zostawiłby dla nas w tym przykładu. Ważna lekcja, która wynika z relacji o kuszeniu przez diabła, naszego wielkiego, godnego naśladowania wzorca, polega na tym, że nasz Pan we wszystkich atakach kusiciela posługiwał się tylko tą bronią, która jest dostępna także dla nas, mianowicie Słowem Bożym. Przy tym powołał się na tę księgę Pisma, która dzisiaj jest najbardziej atakowana przez niewierzących ludzi, a która stanowi najlepszy przewodnik dla każdego posłusznego człowieka żyjącego w obliczu beznadziejnego upadku. Życie Słowem Bożym jest jedyną bezpieczną i szczęśliwą postawą człowieka i możemy dodać, że jest co więcej błogosławioną postawą, z którą nic na tym świecie nie może się równać. Przez Słowo wprowadza ona duszę w żywą i osobistą więź z Panem, czyniąc je w ten sposób pod każdym względem niezbędne do życia. Tak jak chleb służy do podtrzymania naturalnego życia, tak Słowo Boże do duchowego. Ale nie w taki sposób, że bierzemy Biblię do ręki, by poznać pewne aspekty nauki lub znaleźć potwierdzenie naszych poglądów i opinii, lecz aby znaleźć w niej światło, pokarm, prowadzenie, pociechę i moc. Wszystko, czego potrzebuje nowy człowiek, Jezus, który jest naszym wielkim przykładem. Nie uczynił ani kroku, nie powiedział ani słowa i nie uczynił nic bez autorytetu Słowa Bożego. Bez wątpienia mógł zamienić kamienie w chleb, ale nie otrzymał zlecenia od Boga, by to uczynić, dlatego też nie widział powodu, dla którego miałby to zrobić. Zauważmy co więcej, że Pan cytował słowo nie po to, by zamknąć wrogowi usta, lecz raczej, by wytłumaczyć swoje postępowanie. W tym punkcie często zawodzimy, częściej posługujemy się słowem do aktywnej walki z wrogiem, zamiast jego moc i autorytet odnieść najpierw do naszych własnych serc. Właśnie przez to traci ono swą moc w naszych sercach. Ze słowem musimy obchodzić się jak głodny z chlebem i jak marynarz z mapą i kompasem, czyli traktować je jako coś, dzięki czemu w ogóle żyjemy, w czego mocy myślimy, mówimy, działamy i idziemy. Im więcej urzeczywistniać będziemy tę zasadę, tym więcej poznamy bezgraniczną wartość Słowa Bożego. Kto lepiej potrafi docenić wartość chleba? Chemik czy głodny człowiek? Bez wątpienia ów drugi, głodny człowiek. Chemik potrafi dokładnie opisać substraty używane do jego produkcji, ale głodny zna jego prawdziwą wartość. Kto najlepiej zna wartość dokładnej mapy? Nauczyciel w szkole morskiej? O nie, marynarz, który steruje statkiem wzdłuż nieznanego, niebezpiecznego wybrzeża. Są to tylko słabe obrazy, które mają unaocznić nam, co Słowo Boże oznacza dla wiernego chrześcijanina. Wierzący nie jest w stanie obejść się bez niego. Jego dusza odżywia się tym słowem i przez nie utrzymywana jest przy życiu, zaś całe jego życie znajduje się pod jego bezpośrednim wpływem. W sprawach osobistych i rodzinnych, jak też i w codziennej pracy, Słowo Boże jest jego wyłącznym przewodnikiem i doradcą. Nie zawiedzie ono nigdy tego, kto mu ufa. W Słowie Bożym zawsze znajdziemy to, czego potrzebujemy. Mamy troski i zmartwienia. Cóż mogłoby uspokoić nas bardziej i pocieszyć, jak nie słowa, które Duch Święty kazał dla nas spisać? Jeden werset z Pisma Świętego jest w stanie osiągnąć więcej niż wszystkie ludzkie zapewnienia, współczucia i listy ze słowami pociechy. Jesteśmy zaniepokojeni kwestiami spornymi i innymi trudnościami, które
wychodzą na jaw na polu religijnym. Przeważnie parę prostych cytatów z Pisma wystarczy, by nasze serce i sumienia uspokoić, na powrót wypełnić Bożym światłem, udzielić odpowiedzi na każde pytanie i usunąć wszelkie wątpliwości. Wypowiedzi Pisma Świętego przekazują nam myśli Boże i przez ich Boży autorytet kładą kres wszelkim debatom.